Witam ponownie wszystkich. Jest to nowy cykl filmów zatytułowany Krzywizna Umysłu. Jest to odcinek taki pilotażowy. O czym będzie? Właśnie w tym odcinku będzie o tym, o czym będzie ten cykl. Ten cykl będzie o krzywiźnie umysłu, która to krzywizna umysłu będzie objawia się, nie tylko się będzie objawiać, ale się już objawia. Przez wymyślanie różnych dziwnych teorii, niesprawdzenie ich do końca, nie wzięcia pod uwagę oficjalnych wyjaśnień i no, jakiegoś logicznego wytłumaczenia, tylko odrzucenie tego, tylko dlatego, że wydaje się to oficjalne. Więc skoro jest to oficjalne, to musi być kłamstwem. Takie podejście prezentują państwo, którzy właśnie dysponują krzywizną umysłu. Ponieważ prosty umysł no najpierw wierzy, a potem dopiero, jeżeli coś się nie zgadza, to odrzuca. Natomiast krzywy umysł od razu odrzuca, bo od razu się nie zgadza. I właśnie tym będę się zajmował w tych filmach. Zajmę się przede wszystkim szczególną opieką. Tutaj otoczę w tych filmach pana Mariusza Szczetyńskiego, który prowadzi blog. Będzie adres do tego bloga. I jakie on tam pomysły wymyśla. Ja już omawiałem jego pomysły w filmach o niebocentryzmie, ale teraz niebocentryzmem się nie będę zajmował, mimo że pan Mariusz nigdy nie odpowiedział mi na istotne pytania, które w któryś tam filmach swoich zadałem. I no nie ma zamiaru odpowiedzieć. Kiedy tylko ja pojawiam się na jego blogu, to kasuje, czy też nie dopuszcza do publikacji moich postów i uważa, że nie ma problemu. A ja dalej widzę problem. I szczególnie właśnie w tym widzę problem, że on nie widzi tego problemu. To jest ten problem i to jest właśnie problem krzywego umysłu. Również podobnie działa pan Henryk, który prowadzi swoje forum zbawienie.com.fora.pl. Tam jest taka sekcja priorytetowa poświęcona właśnie niebocentryzmowi i tam również można szybko wylecieć z tego forum, jeśli się tam nie zgodzimy z panem Henrykiem, czy też z ogólnym tam nurtem tego forum. A więc o tym będzie mniej więcej ten cykl. W tym cyklu również zajmę się troszeczkę takimi tematami jak właśnie fałszerstwo na przykład lądowania Amerykanów na Księżycu. Również zwrócę uwagę właśnie na pana Henryka i jego sposób podejścia do tematu, jakie tam dziwne teorie pan wymyślił. O tym będzie właśnie w tym cyklu. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak w miarę to wszystko przeprowadzić. I dlatego zapraszam serdecznie na następną część tego cyklu, a będzie to dotyczyć właśnie tego oświetlenia Księżyca, bo pan Mariusz tam wymyślił, że Księżyc jest źle oświetlony. No on wymyślił to dlatego, że jest źle oświetlony, ponieważ no, nie pasuje mu to do oficjalnej nauki, tylko pasuje mu to do jego wymyślonej nauki. I zobaczymy w następnej części, dlaczego pan Mariusz się myli i jak powinno to tak naprawdę wyglądać. To będzie już w następnej części, dlatego zapraszam. A to na razie tyle w tym odcinku pilotażowym.